Jednym z projektów realizowanych przez Zabrzeńską Bibliotekę jest książka na piątkę. W ramach jej czwartej odsłony przygotowano cykl warsztatów dla rodziców dotyczących czytania. Za tydzień będziemy gościć dr Wandę Matras-Mastelarz, która powie nam, że książka uczy i bawi oraz wychowuje, czyli jakie korzyści płyną z mądrej lektury. A natomiast 2 grudnia nasza zabrzeńska bibliotekarka Justyna Konieczny będzie miała takie podsumowanie warsztatów dla rodziców, także o roli czytania książek dzieciom już od najmłodszego wieku. Jeżeli chodzi o warsztaty, odbędą się one na platformie Zoom i trzeba się wcześniej zapisać. Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres warsztaty@biblioteka.zabrze.pl. W przestrzeni wirtualnej odbędą się także spotkania realizowane w ramach projektu Viva la France. Nasi jakby stali czytelnicy wiedzą, że 8 października miało się odbyć spotkanie z Markiem Pieńczykiem, który niestety nie dojechał, ale co się odwlecze, to nie uciecze i spotkanie z Markiem Pieńczykiem będzie ono w formie jakby online, dostępne dla każdego na naszych kanałach społecznościowych. To co ważne, spotkanie z Markiem Pieńczykiem poprowadzi zabrzanin Adam Regiewicz. To spotkanie odbędzie się 26 listopada, a tydzień wcześniej też w tym projekcie spotkanie autorskie z Anną Arno, autorką biografii o działaczu polskim w Paryżu, Konstantym Jeleńskim, zwanym Kotem. Online odbędą się także spotkania dyskusyjnego klubu książki. Spotkania będą dostępne na naszym profilu w mediach społecznościowych. Wystarczy wejść i można sobie obejrzeć. Będzie też opcja zadania pytania w czasie rzeczywistym. Ci, którzy przegapią, nie będą mogli nic straconego. Nagrania te będą nagrane i udostępnimy je także na kanałach YouTube i na naszej stronie. I oprócz takich warsztatów i spotkań w czasie rzeczywistym, od dłuższego poniedziałku będziemy prezentować wykłady na temat literatury francuskiej, które dla nas wygłosił Marek Zagańczyk. Wszystkie informacje o spotkaniach oraz ich pełny harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.